Idę drogą porośniętą gęstą mchem codzienności. Idę, potykając się o swoje wieczne wątpliwości. Wypatruję prawdy, której śladów wciąż szukam. Wszak chcę iść tym śladem. Nie chcę biec. Nie zależy mi na czasie. I choć los czasami nieba mi uchyla, przełykam głośno jego szczodry odruch i oczy w ziemię wbijam. Pragnę iść ludzką drogą, choćbym miała tej właściwej całe życie szukać. Teraz poprosiłam kogoś już wcześniej tak o wskazanie kilku dosłownie, nie wiem, 4-5 osób, o których by tak powiedziała co nieco, ponieważ one jakby w tej jej drodze życiowej tak towarzyszyły, czy towarzyszą właśnie tak na dłużej, prawda? Bo są czasami takie spotkania króciutkie, które bardzo się zaznaczają w naszym życiu, a są też takie spotkania, prawda, bardziej w czasie rozłożone. No i jest kilka takich osób, było to bardzo trudne dla Małgosi, żeby je wybrać, w ogóle się denerwowało, że ma być ich tak mało, także w ogóle wrócimy do pozostałych osób w tej naszej ostatniej części spotkania, ponieważ inne osoby też odegrały ogromną rolę w życiu Małgosi, ale te kilka wybranych, bardzo się proszę, Małgosiu, jednak. Dobrze. Pierwsza osoba to moja córka. Co prawda nie jest związana absolutnie z fotografią. Niemniej jednak to jest mój pierwszy recenzent, pierwszy odbiorca zarówno zdjęć, jak i niektórych wierszy. I ona dobrze wie, że nie wystarczy powiedzieć, no fajne, mamusiu, zdjęcia, jak zawsze fajne. Bo dobrze wie, że to działa na mnie jak płachta na byka, bo te słowa absolutnie nie wchodzą w grę i się musi naprawdę bardzo postarać, żeby opisać, dlaczego fajne. I ona jest moim pierwszym recenzentem, dlatego cenię sobie ją jako osobę na fotograficznej mojej drodze. Poza tym, tak naprawdę dzięki temu, że mam córkę idealną, zawsze to podkreślam, ona się denerwuje też, ale ja jestem przekonana co do tego, to między innymi właśnie dlatego ona tak wcześniej się odczepiła od spódnicy i ja mogłam zająć się też swoją pasją, nie tylko pasją macierzyństwa, którą również miałam bardzo rozwiniętą. To dzięki temu, bo gdyby była, myślę, inna, może bym poszła w całkiem inną stronę, albo dalej bym miękczyła duże dziecko. Także moja córka. Drugą osobą. W tej części tylko powiem, tak szybciutko, żeby dopowiedzieć osobę, jeszcze, o których Małgosia mówi jeszcze na żadnym dzień nic nie mówią, prawda? Poprosimy Was również o wypowiedzenie się w tej ostatniej części naszego spotkania. Ci, którzy będą oczywiście chcieli. Proszę. Mm-hmm. No i teraz już fotograficzną osobą, bardzo ważną na mojej drodze życiowej, fotograficznej życiowej, jest wspomniany wcześniej Paweł Sulatycki. To od niego się zaczęło to, że weszłam na bardziej zaawansowaną drogę poprzez ten pierwszy kurs, jedyny, który skończyłam. To on stał się prowodyrem powstania naszego Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i pod jego, że tak powiem, sztandarem do dzisiaj kroczymy. I to on jest teraz cały czas od początku prezesem, który nadaje tempo naszemu towarzystwu. To jest bardzo ważne. Poza tym, jak już wspomniałam, to może nie wspomniałam jeszcze, ale to jest wyjątkowy człowiek, człowiek harcerz, który cechuje się przede wszystkim tym, że jest bardzo koleżeński. Naprawdę nie spotkałam chyba drugiego takiego człowieka, szczerze koleżeńskiego, lojalnego i kompletnie bezkonfliktowego. Ja jeszcze nie widziałam Pawła w konflikcie jakimkolwiek, a znamy się już chyba, nie wiem, z 6 lat, a może, nie wiem, tak nie liczę, ale mniej więcej. Taki człowiek bufor nas wszystkich i cały czas fotograficznie napędzający do działania. Bardzo ważna osoba.
Myślę, że gdyby nie taka właśnie osoba, to też bym nie była może tutaj, gdzie jestem dziś. To właśnie tak. Kiedy Małgosiu mówiłaś o Pawle, to przypomniał mi się taki piękny napis pod osobą, która jest upamiętniona w Kościele Świętego Krzyża, i tam jest napisane duch piękny, mocny, a łagodny. I tak, też mówiłaś właśnie o takiej wolności, Pawle masz, którą właśnie też zaszczytujesz innym osobom, albo jakby pomagasz rozwijać, prawda, i tę wolność wewnętrzną, tak jak nauczyciel taki idealny powinien, prawda, poprawiać. Tak, do swoich uczniów. Dokładnie. Właśnie mam jeszcze dwie osoby do wymienienia, ale te dwie osoby tak chciałam przedzielić takim wierszem, ponieważ moja córka i Paweł Sulatycki są jakby z tej części zielonogórskiej, a teraz będzie część warszawska, więc żeby rozdzielić te dwie części bardzo łagodnie i poetycko, jeden wiersz. Jak wszyscy jeszcze we śnie brodzą, ja wychodzę na spotkanie światu. Chcę ślady swoje zostawić w ogóle, nie ścigając się z czasem. Wychodzę już o świcie, bo słońce, które wpadło w moje źrenice, zaprosiło mnie na spacer. Wychodzę, bo niebo błękitne najpiękniej wygląda nie z okna, ale nad głową zawieszone. Wychodzę, bo nie chcę trwonić czasu w czterech ścianach, które bez słowa patrzą na mnie. Idąc tak i cienie omijając, czuję, że życie kolejny dzień mi darowało. Zanim jeszcze Małgosia powie o tych osobach związanych z Warszawą, z Warszawy, które tutaj spotkała, to zaproszę już, pozwolę sobie zaprosić Państwa wszystkich na tak mniej więcej zaraz z kawałeczkiem w okolicy Zaduszek. Już to rozmawiałam z rodziną z Lacji, która też zgodziła się przybyć i opowiedzieć swoją warszawską rodzinną historię. Część zdjęć, ponieważ zdjęć Małgosi, tak jak i wiersze, jest naprawdę dużo i są bardzo niezwykłe, poruszające, jest takich jeszcze bardziej refleksyjnych niż te, które tu oglądamy. I stwierdziłyśmy, że to będzie dobry moment, żeby w okolicy Zaduszek osiągnąć ten rok, żeby Małgosia się też wewnętrznie przygotowała do tego spotkania. Także już teraz zapraszamy. Będziemy informować przed spotkaniem odpowiednio wcześniej, żeby się Państwo mogli przybyć również z innych miast. Bardzo będziemy szczęśliwi, jeżeli spotkamy się. Dziękuję bardzo za to zaproszenie. Mam nadzieję, że dożyjemy do tego czasu. Jakoś się tak zawsze boję z tym czasem i grać. Warszawa i kolejne osoby, które zjawiły się przypadkowo, choć niektórzy mówią, że przypadków nie ma, na mojej drodze. Cały czas mówię o drodze fotograficznej. Tak, bo jeszcze wiele osób jest gdzieś obok. Natomiast chodzi cały czas o tą drogę fotograficzną. Natomiast się cofniemy w czasie, w tej kolejnej części naszego spotkania i wrócimy do osób i z Zielonej Góry, i do innych. Dobrze. Więc tak, muszę zacząć od Pawła Kuśmidra. Nie wiem, właśnie gdzieś umknął. Jest Paweł. Paweł jest właścicielem zakładu fotograficznego Fotofotka w Warszawie, gdzie przez przypadek znowu trafiłam, zaczynając życie w Warszawie. Nie znałam kompletnie miejsc, gdzie można dobrze wywołać zdjęcia. I z pomocą przyszło mi moje naprawdę niezawodne szczęście, bo stwierdziłam, że skoro muszę szybko wywołać zdjęcia, to muszę to zrobić gdzieś, gdzie szybko trafię. I przeczytałam w internecie, że jest taki zakład na danej ulicy, to była ulica Tarczyńska, a zobaczyłam na mapie, że mieści się za plecami hotelu Sobieski, gdzie każdy wie, gdzie jest. I stwierdziłam, że tam będzie mi najłatwiej trafić, bo na pewno szybko trafię. Poszłam, wywołałam zdjęcia, to były jakieś zdjęcia w dużym formacie, w sensie 30x40, na jakiś konkurs bodajże wysyłałam i o nie miałam, bo zdjęcia, które pokazał mi Paweł, jak je wykonał, były dokładnie takie, jak powinny być.
Może większość ludzi, którzy tutaj nie jesteście, to nie wiecie, o co chodzi, że to może być inaczej, ale uwierzcie mi, że może być nieprzyjemna niespodzianka, jak dajemy do wywołania zdjęcia, a okazuje się, że dostajemy przekłamane kolory chociażby, albo niedoświetlone jakieś. I mamy wtedy rozczarowanie. Ja byłam w szoku, bo zobaczyłam zdjęcia tak, jakbym była w tym krajobrazie. I już wiedziałam, że tam zakotwiczę na długo. Mam nadzieję, że na zawsze. Powiem tylko, że jest to zakład rodzinny, która od kilku pokoleń jest prowadzona. Jest taka szansa. Czy ja to mogę uzupełnić? Jeszcze właśnie chciałam tylko dokończyć. Oczywiście, Karol, zaraz ci oddam głos. Bo stracę wątek, ja to mam straszną taką wadę, że nie umie się podzielność uwagi złapać szybko. Wrócimy, Karol, w ostatniej części. Nie, ja teraz, bo to w ostatniej części wszyscy zapomną już mieć, że to... Nie, muszę powiedzieć o sprawie. Potem. Paweł właśnie wywołał te zdjęcia wspaniale i odtąd jestem jego stałą klientką. Z Pawłem nierozerwalnie związana jest kolejna osoba na tej drodze fotograficznej, obecny tu Piotr Żurek. Też jest bardzo istotną rolę odegrał, ponieważ dzięki właśnie Piotrowi odbyła się moja pierwsza wystawa. Właściwie ta była planowana jako pierwsza, jest teraz trzecią, bo też trafiłam do zakładu Pawła, żeby wywołać zdjęcia z wyprawy, którą odbyłam ze znajomymi ludźmi z Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, z wyprawy na Islandię. Chodziłam też na takie spotkania fotograficzne, czwartkowe z Damianem, nie wiem czy jeszcze jest, czy już poszedł, bo on dojeżdża, więc chyba go już nie ma. Chodziliśmy na takie spotkania czwartkowe, gdzie trzeba było przynosić swoje zdjęcia i się chwalić, ale zarazem poddać się krytyce. I szybko też musiałam wywołać kilkanaście czy kilkadziesiąt tych zdjęć w formie pocztówkowej. I nagle wychodzi do mnie zza kotary Piotr Żurek i pyta się, czy to Islandia na tych zdjęciach. Ja mu powiedziałam, no, że tak. On mnie wciągnął za język, mówiąc kolokwialnie, i żeśmy zaczęli rozmowę o tym, co na tych zdjęciach, jak tam było. No i taka krótka moja opowieść, co widać Piotra jakoś pochłonęło. Poprosił mnie, żebym to spisała i mu przesłała, ponieważ Piotr jest autorem takiego blogu Znajomi Nieznajomi. Jest to osoba skarbnica największej liczby znajomych w Warszawie, bo on właśnie ma takie hobby, taką pasję zaczepiania ludzi i wyciągania od nich coś unikatowego, takiego, co jego zaintryguje. Chyba tak myślę, że to, co jego intryguje i dzięki temu możemy to poznać potem my. Ja stałam się też na chwilę kilka bohaterką jego bloga. I tak też znamy się. Piotr mi polecił później, właśnie mam teatr Baza, do tego, abym mogła ewentualnie zaprezentować swoje zdjęcia. Stąd poznałam Agnieszkę. I tego samego dnia Piotr od razu do mnie zadzwonił, a ostatnio chciałam jeszcze zauważyć, że o Piotrze i o Małgosi pisała gazeta wyborcza. To tak. To po prostu jest ciągły jakiś przepływ na zasadzie naczyń powiązanych. Tak to się jakoś dzieje. I kolejną warszawską osobą niezmiernie dla mnie ważną i poznaną dzięki Piotrowi, Paweł też ma tutaj niebagatelną rolę, jest to Karol Stępkowski, który zarówno jest fotograficznie wniósł wiele w moje życie, ale też tak emocjonalnie i poetycko. Przyznaj się, że cię fotografowałem. No dobrze, przyznam się. Bardzo mnie fotografowałeś. Ale powiem, że za 2 miesiące będzie spotkanie z Karolem. Zapewne wasze baza też przyszedł. Może przez stronę mogę się na Facebooku też pozbawimy. Karol jest, oczywiście, jest aktorem, reżyserem, jest fotografem, fotografuje, portretuje swoich kolegów, czyli aktorów. Ale też trafiają się osoby niezwiązane z aktorstwem, ludzie z pasją. I tak też trafiłam pod obiektyw Karola. Ale Karol też nauczył mnie słuchania,
nauczył mnie spokojnego mówienia. Bo jak czytałam wiersze, to mówię, o Gosiu, czytasz jakbyś wiedziała, jak to się skończy. Ja nie chcę, żebyś tak czytała. To są takie pewne kwestie, tak jak wspomniałam o Pawle Słowatyckim, gdzie ja to do dziś pamiętam i to się nie zapomina. Tak samo, bo to są najwidoczniej ważne momenty, skoro się nie zapomina. Karol jest też ważną osobą. I to by było może tyle, żeby właśnie nie przedłużać na tej drodze fotograficzno-poetyckiej. Tak, teraz zaraz poprosimy Karola właśnie o interpretację, recytację wierszy Małgosi, ale co chciałam zauważyć, co interesującego się wydarzyło w międzyczasie, to, że wybrali niektóre te same wiersze i Małgosia miała je w tej pierwszej części przedstawiać, ale ponieważ okazało się chwilę później, że właśnie Karol już ich wybrał, to trzeba było zmienić te wiersze do pierwszej części. No, to się cieszę na tym, bo okazuje się, że właśnie też mi się podobają swoje wiersze, które podobają się innym. Być może też, może to jest podobają złe słowo, do których mam głębokie przekonanie, to może bardziej brzmi. I tak jest. I teraz już nie będziemy robić tej krótkiej przerwy, ponieważ tak. Cię wydłużamy, nasze piękne spotkanie. Poprosimy od razu Karla.